Oh my god! Tym razem zapraszamy Was do relacji prosto z Paryża, gdzie mamy przyjemność być na Paris Games Week. Wystawiamy się razem z naszą grą Green Hell The Board Game oraz grą Dark Point Games Achilles Legends Untold. A teraz zapraszamy Was do szybkiego spacerku po tym, żeby zobaczyć, jak targi wyglądają. To jest nasze stanowisko. Można zagrać w Achillesa. Można też zobaczyć, na czym polega Green Hell. Idziemy dalej. Uczelnie również wystawiają się i zachęcają do studiowania u nich, przez co możemy doświadczyć wielu wspaniałych i ciekawych projektów, które dają Wam możliwość uczestniczenia. Ciekawym rozwiązaniem jest strefa Paris Games Week Junior, gdzie pokazane są gry dedykowane dla najmłodszych. Dominuje tu Nintendo Switch i, o dziwo, PS4 Pro. Zanim pójdziemy do serca festiwalu, pokażę Wam jeszcze strefę retro, która cieszy się wysokim zainteresowaniem i fajną oprawą audio na żywo. Można nagrać Bombermana, Zelda A Link to the Past. Masa konsol, nawet Jaguar. Super Nintendo cieszy się ogromnym wzięciem liczbą tytułów. Ale wychodząc ze strefy retro i ze rzeczy typu Super Nintendo, idziemy do strefy Nintendo, która jest jedną z większych w tych targach. Gigantycznego Bowsera z klocków Lego mogliście widzieć zarówno na Gamescomie, jak i w Londynie. Jest i tutaj. Dzielne stanowisko do Super Smash Bros. Ultimate. Scena eventowa. Zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście nie mogło zabraknąć strefy Splatoon 3. Nintendo wystawiło potężną ilość konsol do grania. Skoro Nintendo i Mario, to naturalnym będzie, że przeskoczymy do Ubisoftu. A w Ubisoftie kolejna potężna ilość Switchy. Tak to wygląda. Oddzielna strefa Just Dance.
turniej w Roller Champion cieszy się dużym zainteresowaniem na tej scenie. Mogę zabrać ten Skull & Bones. Assassin's Creed. Blones. W środku, co już wam pokazywaliśmy, opowiadaliśmy zapowiedź zbliżającego się tytułu, czyli Skull & Bones. Zanim przejdziemy do PlayStation, zatrzymamy się na chwilę na strefie chilloutu. Zanim wyjdziemy ze strefy chilloutu, pokażemy wam jeszcze, co się dzieje u naszych japońskich kolegów, czyli Segi. A za nami Bandai Namco. Capcom, proszę państwa. Gierki, które wyjdą w przyszłym roku. Ogromna strefa Street Fightera, którego franczyza Epic nie umiera. Kitowa gra, Plague Tale w wersji Requiem. Można zobaczyć cosplayerów. Zrobimy taki fajny przeskok, by pokazać wam, co się dzieje w długo nieobecnym na wszelkich targach Sony PlayStation. Po raz pierwszy grywalna wersja Forspoken, gdzie masa konsol jest dostępna, żeby pograć 20 minut w tą hitową grę, która będzie dostępna już w styczniu przyszłego roku. Zainteresowanie jest ogromne. Sony postarało się naprawdę, bo możecie zrobić sobie zdjęcie Alloy. Główna scena, o której rozgrywane są przeróżne turnieje, rozgrywki i komentarze, ale wróćmy do PlayStation. Zobaczcie, jak promowane są trzy abonamenty. Możecie pograć w to, co dostępne na Essential. Oczywiście na PS5. Extra. I Premium. Ciekawe, czy uda nam się zbić piątkę dla Kratosa. Czy się tu pojawi jak Święty Mikołaj, bo na razie jest tylko popczek. Public of Gamers zdobyło PlayStation, Metę i rzeczy Xboxowe. Tutaj zaczyna się szeroko pojęta strefa distro. Masa rzeczy do kupienia, jak na każdych targach.
ale skupmy się jeszcze na grach. The Devil in Me. Długa kolejeczka. Jak w poczekalni, żeby dostać się do środka. Chyba jakiś zastój, bo ludzie siedzą. Zobaczmy, jak wygląda One Piece Odyssey. Masa minisów, a też gra do ogrania. Na PS5. Jak nie było Sony, to teraz jest obecna na bogato. Co ciekawe, nie zabrakło współczesnych social media. TikTok podobnej wielkości jak w Londynie. Jest super motocykl. Przejdźmy do Xboxa, który też w tym roku na bogato. Prawie tak wielkie jak Ubisoft. Mają oczywiście swoją scenę izotową, której, jak wszędzie się wiele dzieje, jest komentarz dawana nagrody z każdej sceny. Jaki komp jest potrzebny do grania na Game Passie? Xboxa? Taki. A, Last Case of Benedict Fox. Jak zwykle kolejka do A Plague Tale Requiem. Mówiłem, że nie brakuje. Porządnego jego cosplayu? Nie brakuje. Cóż to za gra? Football 2023. Ciekawe dlaczego. I bardzo fajna ścianka ze Starfielda. Szkoda, że bez gameplayu. Yo. Zabierzemy jeszcze was na wycieczkę na merch, żebyście zobaczyli, tego jest. I to z grubsza tyle. Zapomniałem wspomnieć. Po raz pierwszy w tym roku widzę, i to całkiem spore stanowisko, Discorda. Zajrzyjmy, co tam się dzieje. Nie przypadkiem Discord jest obok Xboxa, ponieważ większość z tych gier jest na Xboxie. Fajnie zorganizowane, ponieważ jest konsola i jest telewizor. To też maskotka Discordowa. To można sobie zrobić zdjęcie. No i merch. Espoten Gaming School. Kto by pomyślał? Chcieliście zobaczyć samochód z Ghostbusters? Macie niepowtarzalną okazję.
wirtualna sportu. Patrzcie, co tu się dzieje. Zobaczmy, co się dzieje na głównej scenie. Skurnie się wstydzę. Tak to wygląda, moi drodzy. Jak widzicie, naprawdę masa dużych wystawców, masa atrakcji. Dobra, i jest dopiero piątek, a ludzi od samego rana jest tylne gdzieś na tym nagraniu. Polecamy w live eventach, skoro mamy możliwość, skoro wróciły, więc może cieszymy się, że jest taka różnica. Ok, Kratos i Atreus. Kratos, Atreus, il va faire des trucs rigolos avec vous, jouer au jeu. C'est pour un média en Pologne. J'adore qu'on fasse des trucs rigolos avec moi. Ah, ne dis pas ça parce que ça flippe actuellement, ça tourne. Et je me dis en putain, ouais. That's an idea. Oui, tu fais ça, allez. Doucement. Oui. Actually, what are you? Oh my god! Super belles images. Thank you very much.